5 listopada Polsat Boxing Night. Nie zrażamy się, bo przecież nie było jakiegoś niepowodzenia. Przyszło na ostatnią galę kilkanaście tysięcy Polaków. Pay-per-view może się nie sprzedało jakoś rewelacyjnie, ale myślę, że spokojnie na przyzwoitym poziomie. Karta wtedy była wyjątkowo droga. Natomiast no, na pewno dziś mogę powiedzieć, że zobaczymy Mariusza Wacha, być może zobaczymy Diablo Włodarczyka, dojdzie do walki o Mistrzostwo Europy Brodnicka Torti, może Darek Sęk, może Michał Syrowatka, może Mateusz Masternak, może Izu Ugonow. Mam jeszcze jedną taką niespodziankę, którą tam wyciągnę za chwilę z kieszeni, ale no, pracujemy w tej chwili, rozmawiamy z promotorami, matchmakerami, staramy się ułożyć ciekawą kartę i nawet jeśli nie będzie jakiegoś takiego super main eventu w postaci walki mistrzowskiej, to chcemy ułożyć, zestawić taką ciekawą, bardzo równą kartę całą, żeby no, była gwarancja całego wieczoru na dobrym poziomie sportowym.